Nie wiemy dokładnie, co się w tych pakietach czy małych workach, jak mówił dzisiaj prezes IPN-u, znajduje, ale to pospekulujmy, bo to rzeczywiście zawsze jest bardzo atrakcyjne. Myślę, że rzeczywiście te dokumenty, które tam są, no nie tylko dotyczą Lecha Wałęsy, bo ilość tych dokumentów wskazywałaby, że to są dokumenty dotyczące być może wielu osób, które odgrywały bardzo ważną rolę najpierw w opozycji przed 1989 roku, a potem już bardzo ważną rolę w Nowej Polsce. Więc myślę, że i spodziewam się właściwie chyba tego, że te dokumenty mogą być dokumentami, które pozwolą historię w ostatnich 20 kilku lat czy 30 lat napisać w wielu punktach na nowo, bo spodziewam się, że jeśli generał Kiszczak zdecydował się wyselekcjonować z pewnego zbioru, ogromnego, jak myślę, zbioru dokumentów, które znajdował się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, no pewne dokumenty, które z jego punktu widzenia były najbardziej atrakcyjne, czy miały jakby dać mu tą polisę na następne lata, to myślę, że zdecydował się zabrać dokumenty najbardziej ważne, dotyczące najważniejszych osób i najbardziej kompromitujące dla tych osób. Więc myślę, że tam nie będzie dokumentów takich mało ważnych, tylko raczej każdy z tych dokumentów będzie miał ogromną wagę historyczną. Spodziewam się, że w najbliższym czasie poznamy zawartość tych dokumentów i będziemy mogli zupełnie inaczej być może spojrzeć na niektóre wydarzenia. Powinien upublicznić i jeśli tak, to w takiej wersji SOTE, czy opatrzyć jakimś komentarzem? Znaczy ja myślę, że komentarz zawsze będzie, prawda, no bo historycy na pewno będą chcieli zbadać te dokumenty i ten komentarz będą chcieli stworzyć. Natomiast myślę, że dzisiaj najważniejsze jest, żeby jednak jak najszybciej te dokumenty ujrzały światło dzienne. No jest ogromne zainteresowanie i mediów, i opinii publicznej i nic dziwnego, bo jak mówię, no mamy do czynienia z dokumentami, które były ukrywane przez 20 kilka lat i które mogą mieć istotny wpływ na ocenę naszej rzeczywistości tych ostatnich 20 kilku lat, więc myślę, że nie należy czekać na tworzenie komentarzy i na tworzenie jakichś monografii, które miałyby te dokumenty opisywać, tylko jak najszerszej opinii, chociażby za pomocą taką, że one się zostaną publikowane na stronie internetowej Instytutu, opinia publiczna powinna mieć możliwość się z nimi zapoznać.